My już przeprowadziliśmy wybory przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy i bardzo dużą ilością głosów nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Kolejarzy został stary przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryk Grymer. Także jako pierwszego poproszę pana prezesa Krzysztofa Mamińskiego o zabranie głosu. Na przypomnienie tylko dodam naszego wieloletniego przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy. Witam was bardzo serdecznie i na początku chciałem podziękować za zaproszenie. Zawsze przyjazd na wasze spotkanie jest dla mnie wielkim wydarzeniem. Co kilka lat Solidarność Kolejowa dokonuje wyborów swoich władz. To jest taki okres, kiedy następują podsumowania okresu przeszłego i ustanowienie pewnych planów działalności na okres przyszły. Ja z pewnością z dużą uwagą przeczytam uchwałę programową, którą z pewnością państwo przyjmiecie lub może już przyjęliście, bo z niej zawsze można wyczytać to, co związek zamierza robić, co zamierza realizować w najbliższej przyszłości, a w jakimś stopniu to koreluje z zakresem działalności nas jako prezesów spółek, w których państwo działacie, więc z pewnością będzie tam zakreślone, czy będą zakreślone obszary naszej współpracy, która od lat układa się dobrze i będziemy wspólnie starać się o to, żeby układała się jeszcze lepiej. Oczywiście są momenty, które powodują, że są mniejsze lub większe rozbieżności lub pretensje, ale cóż byłoby to za życie, kiedy wszystko układałoby się bezproblemowo. Ważne, żeby problemy dobrze zidentyfikować, ustalić sposób, czas i zasadę ich rozwiązywania. I wydaje mi się, że przez lata działalności Solidarności Kolejowej w taki sposób współpracy został ustalony. Ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć tak. Przed nami, no, może na początek, za nami okres trudny dla pracowników, okres trudny dla związków. To jest oczywiście i okres pandemii, kiedy wszyscy wspólnie uczyliśmy się nowego funkcjonowania. To spowodowało, że coś, co wydawało się trudnym do wyobrażenia, czyli telepraca, dziś praca zdalna, stanie się dość powszechną zasadą. Ale z drugiej strony, że zostaną przerwane pewne kontakty międzyludzkie, bo to jest tak, spotykanie się tu przez łącze elektroniczne, to no, nie zastąpią codziennego spotkania. To z pewnością jest również wyzwanie dla związku zawodowego, ale zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że nowego musimy się uczyć. W tym miejscu chciałbym również jeszcze raz, a może po raz pierwszy na tak dużym gremium podziękować wszystkim członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność za wasze zaangażowanie, za waszą aktywność w wydarzenia, które wstrząsnęły Europą i światem, czyli 24 dzień lutego ubiegłego roku i napaść wojsk rosyjskich na wolną Ukrainę. Kolejarze jak zwykle zdali ten egzamin na kolej, kolejarze to przecież nie my prezesi, jesteśmy na czas krótszy lub dłuższy, ale solą polskiej kolei jesteście wy. Pracownicy i związki zawodowe, które jak część państwa pewnie pamięta, już od wielu kilkudziesięciu lat wyznawałem zasadę trzy razy po pierwsze firma, po pierwsze pracownik, po pierwsze związki zawodowe i nikt nigdy nie burzy tego po pierwsze, bo muszą wszystkie te trzy struktury działać sprawnie, ażeby to wszystko się rozwijało. Jedno, co mogę państwu powiedzieć z takich rzeczy, na które mam może nie stuprocentowy i bezpośredni wpływ, ale na pewno będę to inicjował, to myślę, że w czerwcu tego roku, czyli w przyszłym miesiącu, grupa PKP rozpocznie negocjacje ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników spółek branży PKP i mam nadzieję, że szczęśliwie te negocjacje zakończy do końca 2023 roku. To taką deklarację publicznie po raz pierwszy składam.